będzie wesołych piosenek, a to dlatego, że wesołe piosenki poszły spać. Nie będzie choćby tej o pustelniku, który ma swój profil na Facebooku. Ta piosenka gdzieś bardzo daleko w lesie na gałęzi chrapie. I nie będzie też tej o chłopie, co miał rozwolnienie i wyskoczył z chałupy, by zrobić to, co zrobić miał. A przy okazji do rowu wpadł. I nie będzie też tej o dwóch młodzieńcach, którzy zbyt dużo wypili wina, a do tego chcieli przedostać się z punktu A do punktu B. Wsiedli więc na motor i ruszyli przed siebie piaszczystą drogą przez pola. I gdy tak sobie beztrosko jechali, ich pojazd nagle się wywalił. Wstali, popatrzyli, spodnie otrzepali, wsiedli na motor i ruszyli dalej. A gdy wreszcie dojechali, to okazało się, że zamiast dotrzeć do punktu B, wrócili do punktu A. Dla piosenek, które poszły spać. Dla piosenek, które poszły spać. Dzisiaj nie będzie wesołych piosenek, a to dlatego, że wesołe piosenki poszły spać. I nie będzie też tej wesołej piosenki o niezwykle wesołym Hejku, który lubił chodzić w kretyńskim meloniku i nosił przy sobie kombinerki. Nie będzie tej piosenki, bo jak wieść niesie, gdzieś tam w dalekim świecie Hejek dobrał się do transformatora, grzebał przy nim i spłonął. Dobrał się do transformatora, grzebał przy nim i spłonął.